Premiera RTX 3070 Ti miała już miejsce jakiś czas temu, także z pewnością widzieliście wiele testów tej karty w grach. Dlatego też dziś zapraszam Was na testy w zastosowaniach profesjonalnych przy użyciu Nvidia Studio. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na testy RTX 3070 Ti w zastosowaniach profesjonalnych, czyli grafika 3D, obróbka wideo, czy też programy do projektowania. Jeszcze całkiem niedawno głównym podzespołem, na którym zwracało się uwagę pod takie zastosowania, był procesor. Natomiast od jakiegoś czasu czy to aplikacje, czy programy dostały wsparcie w postaci przyspieszenia sprzętowego przez właśnie kartę graficzną. I dzięki temu wszystkie te operacje możemy znacznie przyspieszyć. Stąd też tego RTX 3070 Ti porównam do wydajności uzyskanej na procesorze Intel i9-10900K i do jego, można powiedzieć, poprzednika, czyli RTX 2070 Super. Trzeba też dodać, że po wprowadzeniu na rynek kart Nvidia GeForce RTX możemy czy to podczas obróbki wideo, czy też grafiki wykorzystać ray tracing, czyli śledzenie promieni w czasie rzeczywistym. Tutaj istotną rzeczą jest Optix, czyli silnik ray tracingu dedykowany tylko i wyłącznie kartą Nvidia. Dzięki niemu możemy przyspieszyć wiele procesów, o tym będzie w dalszej części tego filmu. No i kolejna rzecz to DLSS, czyli Deep Learning Super Sampling. Bardzo dobrze Wam znany, podejrzewam, z gier. Dzięki niemu możemy zyskać dużo na wydajności i tak samo w zastosowaniach profesjonalnych możemy to wykorzystać. Też za chwilkę Wam to pokażę. Zanim przejdziemy do testów, to jeszcze jedna istotna rzecz, mianowicie, żeby w pełni wykorzystać potencjał karty RTX, należy zainstalować sterowniki Nvidia Studio. Dzięki temu zyskacie na wydajności, a do tego ta praca będzie stabilniejsza. To można zrobić na dwa sposoby, chociażby w Nvidia GeForce Experience. Wybieracie pomiędzy sterownikami, instalujecie odpowiednie lub też możecie po prostu ściągnąć je ze strony producenta i zainstalować je ręcznie. A teraz zapraszam Was już na wyniki testów. Zaczniemy od popularnego benchmarka, jakim jest Blender Open Data, w którym przeprowadzone było 6 testów. Jak widzimy, czas renderowania na karcie graficznej potrafi być nawet do 6 razy szybszy w porównaniu do procesora. A jeszcze lepiej sytuacja wygląda podczas renderingu za pomocą Optix. Dzięki temu możemy jeszcze bardziej skrócić czas trwania całej operacji, a tym samym zaoszczędzić czasu sobie. W tym samym benchmarku zrobiłem także porównanie do RTX 2070 Super. Na początek testy bez włączonego Optix. I jak widać 2070 Super wypada średnio o 91% gorzej od 3070 Ti. W renderowaniu za pomocą Optix różnica jest mniejsza, ale tak czy inaczej wynik na starszej karcie jest słabszy o średnio 87%. Pozostańmy jeszcze przy Blenderze. Karty RTX drugiej generacji otrzymały wsparcie w postaci przyspieszenia sprzętowego podczas renderowania z włączonym Motion Blur, czyli rozmyciem w ruchu, czego nie mamy na kartach RTX generacji pierwszej. Zobaczcie, ile czasu można zaoszczędzić na RTX 3070 Ti. Są to niebagatela kulce 2,5 raza, co dla osoby zajmującej się tym na co dzień stanowi ogromną różnicę. Jak mówiłem wcześniej, w zastosowaniach profesjonalnych możemy wykorzystać funkcję DLSS. Pokażę Wam to na przykładzie programu do projektowania D5, gdzie wyrenderowałem wideo z ray tracingiem w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 2K. Wyeksportowanie 6-sekundowego materiału z wyłączonym DLSS zajęło RTX-owi 3070 Ti prawie 11 minut i 50 sekund. Po włączeniu DLSS ten czas uległ skróceniu ponad dwukrotnie. Sami przyznacie, że robi to wrażenie. I teraz zobaczcie, jak nowa karta wypada w porównaniu do RTX 2070 Super. Jak widać, zarówno z włączonym i wyłączonym DLSS RTX 3070 Ti poradził sobie z tym zadaniem dwa razy szybciej, co pokazuje przewagę zarówno drugiej generacji rdzeni RT, jak i rdzeni tensor generacji trzeciej. Kolejnym benchmarkiem jest Octane Bench. Silnik Octane Render używany jest w wielu aplikacjach 3D, m.in. 3DS Max, Cinema 4D, Maya czy nawet Unreal Engine. Dodatkowo otrzymał on wsparcie w postaci kart Nvidia GeForce RTX drugiej generacji, co daje bardzo duże przyspieszenie podczas pracy na materiałach opartych o ray tracing. Jak to wygląda w praktyce, zobaczyć możecie na załączonym screenie, gdzie RTX 3070 Ti deklasuje 2070 Super około 70%. Karty graficzne możemy wykorzystać nie tylko do tworzenia grafiki 3D, czy też projektowania, ale i do obróbki wideo. Popularne programy takie jak Adobe Premiere Pro, czy też DaVinci otrzymały jakiś czas temu wsparcie w postaci przyspieszenia sprzętowego. Przyspieszenie rzecz jasna za pomocą karty graficznej. I tak eksportując ten sam materiał wideo w Adobe Premiere Pro przy wsparciu RTX 3070 Ti jesteśmy w stanie zrobić to prawie 2,5 razy szybciej aniżeli na procesorze, co przy długich produkcjach pozwoli zaoszczędzić nam mnóstwo czasu. Natomiast różnice pomiędzy RTX 3070 Ti a 2070 Super są marginalne i tutaj obydwie karty idą niemalże łeb w łeb. I na koniec wróćmy na chwilę do Blendera, gdzie pokażę Wam kolejne wykorzystanie Optixa, tym razem podczas odszumiania. Używając w tym celu procesora, odszumianie zabiera bardzo dużo czasu. Natomiast używając Optix zajmuje to dosłownie chwilę. Jak widzieliście, karta graficzna to potężne narzędzie w rękach twórcy. Zdecydowanie o wiele bardziej ważny i istotny element aniżeli sam procesor. Ta różnica w wydajności, zwłaszcza w grafice 3D, no to po prostu przepaść. Trochę inaczej sytuacja wygląda w przypadku eksportowania pliku wideo w Adobe Premiere Pro. Tutaj 2,5 raza szybciej wypadał RTX versus procesor, aczkolwiek biorąc pod uwagę to, że zajmujecie się tym na co dzień, pracujecie na długich materiałach, godzinnych czy też jeszcze dłuższych, no to te 2,5 raza robi ogromną różnicę. Co do wydajności pomiędzy tymi dwoma kartami, czyli 3070 Ti i 2070 Super w grafice 3D nawet do 90%, czyli również spora różnica, ogromna różnica, a w przypadku eksportowania wideo tutaj różnic praktycznie brak, także nie ma znaczenia, którą z tych kart byście, powiedzmy, wybrali. No i warto też wspomnieć o Optix, który odgrywa tutaj ważną rolę. Używając tej opcji możecie wykonać operacje jeszcze szybciej, aniżeli używając samych rdzeni CUDA, które dostępne są w kartach NVIDIA. Dobra wiadomość jest taka, RTX 3070 Ti są dostępne, zła wiadomość jest taka, że niestety w wysokich cenach, w okolice 6 do 7 tysięcy, czyli sporo powyżej tej ceny rekomendowanej, sugerowanej, aczkolwiek sytuacja na rynku się poprawia, no i miejmy nadzieję, że do końca roku się wyklaruje. Także na dzisiaj to byłoby tyle, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, jak Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę, jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.